I'll take corn puffs, tortilla chips, crackers, and totally not a potato chip. And eat it. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mamy kolejny chrupiątek, a dzisiaj szybki odcinek, bo nie mam ani czasu, ani światła. Bałagan mam taki, że można zabić się o pierwszą rzecz na podłodze i wylądować od razu twarzą w śmieciach, także coś czuję, że właśnie zmarnowałem więcej czasu na powtarzanie, jak bardzo tego czasu nie mam, także nie wiem, jak bardzo mi się ta cholera odbija od światła. Mam dla was biesiadne chrupole o smaku keczupu. Wydaje mi się, że już jakieś biesiadne kiedyś kręciłem, ale nie mam za cholerę pojęcia, który to był odcinek. Może ktoś z was go znajdzie, a jak nie, to przynajmniej pooglądacie inne. Start! Spędzaj chwilę z najbliższymi, ciesz się z nimi biesiadnymi. Don't tell me how to rap. Świeć mi po gałach. Humble. Mam dokładnie ten sam odruch, który miałem ostatnio przy Monster Munchach keczupowych, bo to jest właśnie ten taki... Może nie tyle ostry, co drażniący nozdrza zapach, który jest właśnie charakterystyczny dla wszystkich keczupowych smaków. Smacznego! A właśnie, no i same chrupki są w kształcie kosmicznie demonicznych, przeźroczyście falicznych pentagramów. Także szatan się nimi zajada. Powiem wam, że strasznie dziwne. Twardawe, plastikowe, ale nie takie plastikowo niedobre. Powlekane, ale powlekane w inny sposób niż Monster Munche. Zdecydowanie właśnie twardsze niż Monster Munche. I ja wchodzę w rezona. What the fuck? Nie przejmujcie się. Jak będziecie w Illuminati, to zajarzycie, jak się łączyć z szatanem, bo inaczej nie odbiera połączeń. Naprawdę, jak nie mam czasu, to żarty się mnie trzymają. Fantastyczne po prostu. Właśnie wysypałem te chrupki. Przypominają też trochę przysmak beskidzki. Właśnie, muszę o tym zrobić odcinek. Jak przysmak beskidzki zaraz po usmażeniu. Słodkawe, ale mają bardziej teksturę jakichś powlekanych tabletek. Jedna fajna ciekawostka i nawiązanie do pierwszego odcinka chrupiątku jest taka, że są to chrupki ziemniaczano-pszenne, podobnie jak barbecue z Lorenza. Odcinek jest właśnie tutaj. Jeszcze wtedy miałem jakiś cel w tej serii. Później odechciało mi się wrzucać jeden track więcej do Vegasa. I tak zniknął ranking najlepszych smaków chrupków. A jeżeli chodzi o ranking tych, to jest tak, jak widzicie właśnie na ekranie. Kupiłem je po raz kolejny w jednym z małych sklepów. A kosztowały niecałe 2 zł, także na zakończenie powiem już tylko, że nie są najgorsze, ale są jakieś dziko, nienaturalnie plastikowe. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin Siemson. Znaczy się, na razie.